Siemanko widzowie, z tej strony Igoristy, a pod dzisiejszym odcinkiem robimy SBC 87+, bohatera podstawowego lub mistrza świata. To jest oczywiście kolejny odcinek daily, jak wiecie, oczywiście śledzicie. I jesteśmy wiadomo z kim chyba, z Iksonem. Siema. I robimy to SBC. Bramkarz to chyba będzie Randolph. Bo tu ma być 8-6 skład, robimy od końca. Chyba tak będzie lekko łatwiej. Tu by wszedł nam Silva, żeby coś tu dał jednak na 86. Dalej tutaj chyba damy... Nie, Savić. Savicie nie wiem. Dobra, dajmy tego Savicia, może faktycznie tak jak Ixon nam doradza. Tutaj, chyba że nie robimy, może tak, olewamy zgranie. Tak będzie dla nas prościej. No i Kimmich, czy jednak może ktoś inny? Zobacz Kimmicha najpierw może. No zobaczmy sobie z Kimmichem, jakby to wyglądało. Tutaj w składzie. 51. Dobra, SPO sobie dodajmy. 51, dobra. Tutaj no niestety z ten wejdzie sobie Silva. Na LP może. Mamy 60. Kosticia mamy, to wiem. Dobra, to jest dobrze akurat. Teraz tak, lecimy z prawym tutaj po... Pomocnikiem, tak, dobrze chciałem powiedzieć. Berardi. Dembele na razie będę. Dembele na razie, bo Berardi go chcemy na SBC z ikoną dać. Dobra, 73 jest dobrze. Nie, bo to o to sobie damy kogoś tam innego może. Na razie dajmy Martinę tego dajmy. Martinę. No i teraz, żeby to weszło, to by musiało nam po 3 dać. Tak, musiałbym nam po 3 dać plus minus. Więc on daje nam 3. I teraz jakby dali po 1-3, 1-2 musiałby dać. Jego Aspas może. Szyk. No. I Aspas. To by może weszło. No bo wtedy Szyk musiałby dać, znaczy nie Szyk, tylko Aspas musiałby dać nam troszkę. 4. Aspas. 8-5 jest. Może jest przez 8-2, więc sobie już jest wymieniamy to natychmiast. Jest dobrze już. Jest dobrze już, ponieważ jest, no, ponieważ jest dobrze, no. Co tu mam mówić? Modricia mam. Chyba, że Musa albo tego. Musa. Musa dajmy. No. Za kogo? Jak mówię, olewamy zgranie. Za tego 8-2 chyba. Nie wejdzie? Może Modricia. Spróbować? Zobaczyć, no. No już trudno z tym Modriciem, ale... Trafiliśmy go. Trafiliśmy go, ale... W sumie jak ja go... Właśnie go przepalamy. A, moment. Chwila prawdy. Jest, 8-6. Chyba to leci do SBC. No. Trzy karty przepalamy ze składu. W tym momencie tak, trzy karty przepalamy, ale trudno. Może coś nam odda. Miejmy nadzieję, że odda i to tak porządnie, żeby oddało. Na przykład jakieś jaja, Ture. Tak, ja otwieram tą paczkę, kolejną by otworzył Ixon. I tu, żeby coś dobrego nawet wleciało. Powiedzmy, żeby coś dobrego tu wleciało. I to jest Celes James. Nie. No dobra, 8-2. Nie przyda się. No raczej nie. Totalnie. Dobra, może tak. Co tu możemy zrobić? Można sprzedać, to wszystko sprzedawaj. No chyba tak zrobimy. Bo tu i tak, ten... No nie wiem, czy chociaż ja może go zostawię. Najwyżej no, go sprzedamy się... kiedy indziej. On jest CLS. Wiem, ale może się tutaj jeszcze dostawimy. Może jeszcze spod... O właśnie, jeszcze podgląd może otworzymy. Przy okazji. Skoro już jest odcinek, to niech jeszcze wejdzie podglądzik tutaj. Może tu podgląd coś by dał ciekawego. Ale to bym wątpił akurat i to bardzo. Francja, napastnik, Griezmann. Mbappé. No niestety, ale jakby Mbappé tym to kupił. No oczywiście, że tak. Bo to byłby wymienny jeszcze w sumie. Ale po co ci wymienny? Do składu. No właśnie, albo byśmy mogli go sprzedać. Po co? Dobra, teraz 8-5 robimy. A, bo tutaj jest Toty potrzebne. Znaczy, iPhone jest potrzebny. O to mi chodziło. Tak. To jest pod pozycja jest to samo. 8-5 musi być. Kolejnie dawaj tu. To tu jest łatwe. Nie, bo Lafont jakby tam. Lepiej jakby tam wszedł. Do tamtego SBC. Byłoby dla nas łatwiej. Dobra, tu SO mamy 2. I tu bym dał. Właśnie. Tu będzie lepiej. No to mi chodziło. Tylko, że tu jest lepiej, bo mamy 2 obrońców, a nie 3. No, tam było 3, to tam jest troszkę słabo z tym. No, Klausa bym dał. No, karty niektóre to trzeba przepalić. Takich prawie nie używamy, tych niektórych kart. Tutaj. No, żeby była to 8-5.
przepalamy. No ale on jest za wyzwania i tak go nie używamy praktycznie. Więc tutaj nie ma co. Jacko. No tak, tu bym musiał Jacko wyjść, bo ikon nie wywalamy. Logicznie. Nie. W miarę. Tak mi się wydaje. No dobra, a Elon. Guerreiro tutaj niestety chyba musiałby pójść. Oj. No właśnie tak. No coś by się musiał. Dobra, może ten CLS by tam szedł. Chiluel. No właśnie, właśnie. Więc coś się zostawiamy. No tak słabiutko tutaj, jak chodzi o ten. Tu był, o nie. Tu będzie słabo też. No tu też będzie słabo. Berardi chyba. Albo tak. Dobra, może dajmy Berardiego. No. Może to wejść jednak. Jest 7-3. No właśnie. 9-2 musi. No on tu musi wejść. 8-4 będzie na pewno łatwiej zrobić niż 8-5, ale... Limer. Dobrze. 8 jak? Tak, czyli one by, po 2 by musiały dać teraz oceny, karty. Tylko, że musisz... Diaz... Dobra, dajmy tego i on 2, ona 8-3 by musiał dać. Daje. Daje. Czyli tutaj... Okej, może jednak wejdzie. Jakbyśmy teraz dali na przykład... nie Freda... Nie tutaj, nie... Fody może. Wody na nie używamy. No. A to jest 8-5. Ej, to ma sens. Może wejdzie. Jedno wyszło. Czyli ta 8-2 pewnie zaniża. Albo 80. Nie, a no właśnie, bo jeszcze jest 80, mamy niżej jeszcze. To musi być jakieś 8-5. No, teraz. To musi być 8-5 jakiś. Dobry. Kowacic może. Znaczy to jest 8-4. Albo Ander Herrera. Sprawdzę najpierw Kowacicia. Bo jeśli z Kowaciciem by weszło, to to zostawiamy po prostu. Już nie kombinujemy nic. Chyba Ander Herrera. Tylko za 8-2. No trudno tam. Mamy nadzieję, że odda, więc tutaj trzeba przepalić trochę kart. 8-5 kolejna musi wlecieć. Za 8-2, tak? Tak, i to wchodzi. Let's go. No i tracimy... Ile ze składu tracimy? Tylko 2 karty. I tak nieużywane. Berardi to był za wyzwanie, no to można go przepalić, bądź nie przyda i tak? Tak, bo tu większość jej karty mamy, jak wywalamy to zmienników. I teraz X on otwiera paczkę. Dobra. Otwieramy. Centurion. Czy odda? Nie odda raczej. No wiedziałem. Anglia, bramkarz, Pope. No jest bramkarz, że tutaj... 8-1, zostawiłbym go. Po co ci? A nie, bo tam Lafont wejdzie. Dobra, wywalamy to wszystko. No właśnie, Lafont. Kontraktów mamy dużo. Chyba wszystko wywalę, bo mamy dużo rzeczy i tak. No, tak szczerze. Wilson. O, dwóch z tego samego. Znaczy nie, zmiana pozycji zostawiłem. Dwóch z tego samego klubu i jeszcze Anglia. No. Dobra, zostawmy to. Nie wiem po co. Dziwnym przypadkiem. Dobra, mamy chyba tak. 14 koła. I ostatnie wyzwanie, żeby dostać bohatera Mistrzostw Świata. Będzie otwierał. No właśnie, nie wiem, kto pika otwiera. Ale dobra, tutaj pierwsze wymaganie robimy od razu praktycznie. Lafontem po prostu. Już mamy jedno. Teraz reszta. I tu jeszcze trochę. Ingo Martineza możesz. To jest 8-4. Czekaj, bo tam nie mamy więcej. I zobaczyłbym sobie na CLS. Valverde. A właśnie. Czala Dnochu. Co to w ogóle jest? Nie wiem, jak to się czyta. 8-4 to jest. A nie, on by i tak tu wszedł, no ale dobra. To sobie po prostu tak. 39. No, a na mamy 3 karty. Dużo dał. Henderson. Tu jest 8-3. Na razie, jak będą przeważać 8-4, to dobrze, to wyprowadzimy to raczej. Otawio. No to nie wiem, czy to wyprowadzimy na razie. No najwyżej się jakąś. Zastanawiałbym się. Carvajal. No, musi. Albo Fati. Czekaj, kto by dał zdjęcie? Madraui. Więcej kto by dał. On daje, że 66 jest, a on daje na 65. Nie wiem. A Madraui? Na 66 jak da? Nie. 65 też jest git. Dobra, 64 damy. 8-4, a nie 6-4. Znaczy, tak. 6-4. Ale weź z tego wybierz. Wiem. Jak klikasz napastnik. Dobra, napastnik. Tutaj Korea. Korea. A faktycznie, nie wiem, czy Correa. Correa. Ciekawie. I Ibrahimowicz. No i Ibrahimowicz, albo Haller. Haller. Bo Ibrahimowicz poszedłby na inne SBC. Należy, żebym go zostawił. Dobra, tutaj 76.
No nie wiem, czy to pójdzie. Nie wiem, czy to pójdzie. Bo 8-4 nam nie przeważają zdecydowanie. To by musiał dać, nie wiem. 3 by musiał dać i mamy tego Guerreiro. Chyba, żebym wpuścił tamtego 8-2. To na razie zostawmy. Obrońcę wpuść tam. Za co? Na Schlotterberg. Tak. I tego Tacha wpuść na LO. Czekaj, i teraz. Nie. Co tu zobaczmy. Kogo my tu mamy? No, Fede chyba, Valverde. No zobacz już. 8-3, no nie wiem, tylko to by wyszło za 80. Bo zobacz, teraz dał nam plus 1, właśnie. No. I Valverde by musiał wejść. Niestety, ale... No niestety musimy przepalić zawodników Realu, Madryt. Szkoda. No chyba, że nie wejdzie jakimś cudem. Może nie wejść właśnie. 3, ale... To... Aha, no tak, bo 8-3 jest. To teraz tak 8-2 bym musiał jedną wymienić, a ewentualnie dwie. Na 8-3 tak minimalnie. Albo 8-5 chociaż. Albo ja bym dał coś mocniejszego. Że na przykład wszedłby tam Gnabry. No, Gnabry. Wziąłeś go? No, zobacz. A kogo my mamy na PS? Gnabry'ego właśnie. No ale to daje. No na PS mamy go tam. No właśnie wiem, w składzie mamy go na PS. Więc co teraz? Robimy? On albo nikt chyba. No. Bo tak to my nie mamy jakoś, dobra już trudno. No najwyżej się kogoś... Lafont wywala się, Valverde wywala się i Carvajala. Nie, my go mamy na ławce. Kogo? Jego chyba. Nie, dotyczy się to jeszcze jednego piłkarza. Czyli no... No. Dobra, już trudno. Trudno. To jest pik, rozumiem. No, pik. Bo ja sam nie wiem, czy to jest paczka. Pik. Nie, paczka. To jest pik. To jest paczka. A, no to nie wiem, dobra. 8-7 plus razem. Dobra, tylko żeby widzowie widzieli. Kajaturę. Padzik. Dobra, dawaj. 3-4. Dobra, i teraz tak. Kogo to semy? Martin. No nie oddało nam, bo my robimy... Nie, czekaj. Pod inną ligę. Czekaj. Campos. Ale zobacz, czy się Cahilowi da zmienić na PS na przykład. Dobra, czekaj. To by oddał. No? Może jakkolwiek. Moment. Nie, były szczegóły zawodnika. Faktycznie, sorry. SPN. No niestety nie. Czy bramkarza. Albo... A to jest trudny wybór. Markizio. Po co ci ją? SPD i LP. A my mamy na SP dużo dobrych. Czy mamy debiut? SPD. Po co? Więc kogo wybieramy? Nie wiem. To jest wymienne. Nie wiem szczerze. Tak, to jest wymienne na stół. To nie jest zmienne chyba. No właśnie. Kogo bierzemy? No nie wiem. Szczerze sam. Kogo byś chciał? No bramkarza my nie mamy. Gulasić niby jest na bramce u nas. Markizio nie byłby zły, ale mamy lepszych. Więc albo... Cahil? Chyba, żeby się Henry zmieniło na PS. Właśnie. To chyba... No, tak bym wziął. On ma, nie wiem, dobre ma statystyki. To weźmy chyba tak, jak on No, Cahil. No, Cahila weźmy. Na pewno? Jak chcesz. Dobra, nie, jak już będzie. Nie, no bo się zmieni. Tak, to nie jest wymienne. Dobra. Dobra, powiem tak. Nieźle. No wiadomo, mogło być lepiej, mogło być gorzej. Jest tak po środku. I tą paczkę... X-em otworzenie będzie już. No. Jeszcze nie piłkarzy. Tu nie będzie nic dobrego raczej. Ibrahimowicz Centurion. No, nie odda. Aha! No to super. Ibrahimowicz Centurion. To, dobra, można chociaż sprzedać. Chociaż to, nie, to będzie do rozbudowy. Ale to wywalę. Do rozbudowy nam się przyda. No. Nie. Dobra, teraz zobaczcie skład. Nie wiem, no powiem tak. Jest dobrze. Stoiczko. 91 bramek. Wywaliliśmy Halanda, a najwięcej.
Ale, no właśnie. No właśnie. O Jezus, jaka ławka fajna. No świetna. Pasujemy ze składu. I musimy Henry'ego. Randolph, usuwamy go. Tu nie mamy ławki całej, wiesz o tym. I to tak, ej, ale tak idealnie całej. No. Dwóch nawet ławek całych. No prawie całych. No wiem. No ale oni są na wypożyczenia, no to całe. No jakby nie patrzeć, bo mamy Mbappę na wypożyczeniu i Pele. No. Dobra, jeszcze dwóch muszę wywalić. Ale nie no, skład chociaż jakkolwiek tam został. To nie będę narzekał o skład. I weź tego do... Dobra, wezmę go sobie tu. I tak, ale... teraz robimy tak. Raz mu zmieni. Bo będziemy kolejny, teraz... trzeci raz. No, trzeci raz. Bo my tak sobie zmienialiśmy ciągle. Dobra, teraz tak. Tutaj będzie ten Campos. Znaczy nie. Sahil. Właśnie. A my jest... Czekaj. My go mogliśmy dropnąć na tej karcie. To od trzy overa lepiej. On i tak dodaje. No dobre. Bo ma i tak trzy zgrania. Bo to jest ten. Ale ikony ma, obok są ikony. No ja wiem. Tą ławkę trzeba. No, my zamiast nikogo nie mamy. Nie, ale ze względu, że jest bohater, to mu dodaje. Więc to też inaczej będzie działać. Dobra, jeszcze ławkę przy was sobie naprawimy, może widzowie. Przyda się. Kogo tu możemy wpuścić? Tam o są nie. O nie! Nie, no nie mogę, no. Bo że kogoś dropniemy fajne. No, będziemy musieli teraz głównie widzowie na paczkach polegać. Ale 88, 88 oceny mamy składu. Znaczy, no. To nic nie daje, no. Ale... Dobra, weźmy sobie jeszcze, no. Wpuszczajmy tu na ławkę tych z wypożyczeniami. No, nie graliśmy nim. Może być dobry, może być zły. No. Zobaczymy. Na drafcie też mówię. Forlana to też jakbyśmy drapnęli, byłoby z paczką. Bo jeja, ture. No. Marzenia. Dobra, i coś się ścięło. Dobra, nie wiem, widzowie, coś się ścięło. W każdym bądź razie chciałem wam podziękować za oglądanie. Zostawcie suba i łapę w górę. Siema. Siema.